Chcesz wiedzieć, jak wyczyściłam tą przypalną patelnię? To dzięki mojej magicznej miksturze. A co jest w środku? Wystarczą tylko trzy składniki. Woda, alkohol izopropylowy oraz szare mydło. Tymczasem zostańcie ze mną do końca, a pokażę Wam, że to działa. Tu już mała próbka została zrobiona. Spryskujemy spód patelni mieszanką i czekamy 10 minut. Po minionym czasie przy pomocy szorstkiej części gąbki czyścimy patelnię. Druciak przyda się do mocniejszych przypaleń. I jeszcze trochę płynu i czyścimy dalej. Po więcej praktycznych i sprawdzonych porad subskrybuj mój kanał i wejdź na mojego bloga paniizłotarączka.pl. A jeżeli